Cześć. Dzisiaj poruszymy fascynujący i tajemniczy temat, który od wieków nurtuje badaczy, historyków, a także ludzi wierzących. Mianowicie, czy Noe naprawdę był pierwszym, który zbudował Arkę i przetrwał Wielki Potop? Opowieść o potopie jest jednym z najstarszych i najbardziej znanych mitów w historii ludzkości. Znajduje się nie tylko w Biblii, ale także w wielu innych starożytnych tekstach. Ale czy historia Noego jest rzeczywiście pierwszą, która mówi o tym globalnym kataklizmie? A może to tylko jedna z wielu wersji tej samej opowieści, która krążyła po starożytnym świecie? W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się temu z bliska. Zanurzymy się w świat starożytnych cywilizacji, porównamy biblijną historię z innymi opowieściami o potopie, a także spróbujemy odkryć, co naprawdę kryje się za tym niezwykłym mitem. Czy jesteście gotowi na podróż w czasie i przestrzeni, aby odkryć tajemnicę potopu? Zaczynajmy! Zanim zanurzymy się w szczegóły opowieści o potopie, musimy najpierw zrozumieć, skąd pochodzą te historie i w jakim kontekście powstały. Aby to zrobić, przeniesiemy się teraz do jednego z najstarszych i najbardziej wpływowych miejsc na Ziemi, do starożytnej Mezopotamii, krainy Sumerów. Sumerowie byli jedną z pierwszych zaawansowanych cywilizacji na świecie. Ich osady rozwinęły się na terenach dzisiejszego Iraku, w dolinie rzek Tygrys i Eufrat, już ponad 5000 lat temu. To właśnie Sumerowie stworzyli pierwsze miasta, wynaleźli pismo klinowe i zbudowali monumentalne ziguraty, świątynie, które wznosiły się nad ich miastami. Ale Sumerowie to nie tylko wynalazcy i architekci. To również twórcy niezwykle bogatej tradycji literackiej. Jednym z najważniejszych dzieł, które przetrwały z tamtych czasów, jest epos o Gilgameszu. Starożytna opowieść o królu, który w poszukiwaniu nieśmiertelności napotyka na historię Wielkiego Potopu. Ta opowieść jest jednym z najstarszych zapisanych mitów ludzkości, a jej bohater, Utnapisztim, miał zbudować arkę, aby uratować życie przed gniewem bogów. Brzmi znajomo? O tym opowiem więcej już za chwilę. Teraz przenieśmy się w czasie i przestrzeni do starożytnego Izraela, gdzie powstała Biblia, najważniejsza księga dla judaizmu i chrześcijaństwa. Właśnie tutaj, w Księdze Rodzaju, znajdziemy historię Noego, który buduje arkę na polecenie Boga, aby uratować ludzkość przed zbliżającą się zagładą. Biblia opisuje czasy, w których starożytne ludy Bliskiego Wschodu żyły w świecie pełnym niepewności, w otoczeniu surowej natury i licznych niebezpieczeństw. Dla nich opowieść o potopie miała głębokie znaczenie. Była przypomnieniem o mocy Boga, ale też o tym, jak kruchy i zależny od Jego woli jest człowiek. Zarówno historia sumeryjska, jak i biblijna powstały w zupełnie innych kontekstach kulturowych, ale łączy je wspólny temat – potop, który miał zniszczyć świat. Dlaczego tak wiele starożytnych cywilizacji opowiadało podobne historie? Czy istnieje między nimi bezpośrednie połączenie? Wkrótce się tego dowiemy. Teraz, gdy mamy już pewne tło historyczne, możemy zagłębić się w samą historię potopu. Przed nami dwie fascynujące opowieści. Opowieść sumeryjska. Zacznijmy od starożytnej Mezopotamii i jednego z najstarszych znanych nam eposów – eposu o Gilgameszu. Ta epicka opowieść opowiada historię Gilgamesza, króla Uruk, który w poszukiwaniu nieśmiertelności spotyka Utnapisztima, człowieka, który jako jedyny przetrwał Wielki Potop. Utnapisztim opowiada Gilgameszowi, jak bogowie zdecydowali się zniszczyć ludzkość potopem, ale jeden z nich, Ea, ostrzegł go o nadchodzącej katastrofie. Na polecenie Ea, Utnapisztim zbudował ogromną łódź, na której schronił swoją rodzinę, rzemieślników oraz zwierzęta. Kiedy potop nadszedł, ziemia została zalana wodami, a ludzkość zginęła. Po kilku dniach Utnapisztim wypuścił ptaki, aby sprawdzić, czy woda opadła. Gdy gołębica nie znalazła suchego lądu, wróciła do arki. W końcu woda zaczęła się cofać, a Utnapisztim złożył ofiarę bogom, którzy obdarzyli go nieśmiertelnością. Teraz przenieśmy się do Biblii, do Księgi Rodzaju, gdzie znajdziemy historię Noego. W czasach Noego ziemia była pełna zła i przemocy, co rozgniewało Boga.
Postanowił on oczyścić świat, zesyłając wielki potop, ale znalazł jednego sprawiedliwego człowieka – Noego. Bóg nakazał mu zbudować arkę z drzewa cyprysowego z precyzyjnymi instrukcjami co do jej wielkości i kształtu. Noe miał zabrać na pokład swojej arki swoją rodzinę oraz po parze każdego gatunku zwierząt, aby ocalić je przed nadchodzącą zagładą. Gdy nadszedł potop, padał deszcz przez 40 dni i 40 nocy, a cała ziemia została zalana. Gdy wody zaczęły opadać, Noe, podobnie jak Utnapisztim, wypuścił ptaki, kruka i gołębice, aby sprawdzić, czy ląd stał się dostępny. W końcu po wielu miesiącach arka osiadła na górze Ararat, a Noe i jego rodzina mogli opuścić statek. Bóg obiecał wtedy, że nigdy więcej nie ześle takiego potopu, a tę obietnicę przypieczętował tęczą. Dwie różne opowieści, dwa różne światy, ale jak wiele mają ze sobą wspólnego. Czy to przypadek, że historie te są do siebie tak podobne? Czy może jednak istnieje jakiś głębszy związek między nimi? O tym porozmawiamy w kolejnym rozdziale. Po zapoznaniu się z historią o potopie zarówno z Mezopotamii, jak i z Biblii, nadszedł czas, aby przyjrzeć się im bliżej. Chociaż obie te opowieści pochodzą z różnych kultur i epok, mają ze sobą wiele wspólnego, ale, co równie ważne, różnią się od siebie w kluczowych aspektach. Zacznijmy od podobieństw. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to motyw potopu jako kary dla ludzkości. W obu historiach zarówno bogowie sumeryjscy, jak i Bóg biblijny decydują się zesłać potop, aby oczyścić świat z grzechu i zła. Drugim wspólnym elementem jest postać wybranego człowieka, Utnapisztima w epopei o Gilgameszu i Noego w Biblii. Obaj otrzymują boskie ostrzeżenie i zostają wyznaczeni do ocalenia życia na ziemi poprzez zbudowanie ogromnej łodzi. Arka jest schronieniem nie tylko dla nich samych, ale również dla wybranych zwierząt, które mają przetrwać kataklizm. W obu historiach po potopie następuje moment, w którym bohaterowie próbują sprawdzić, czy woda już opadła. Zarówno Utnapisztim, jak i Noe wypuszczają ptaki, aby upewnić się, czy znalazły one bezpieczne miejsce na lądzie. Opowieści te kończą się również zawarciem przymierza z bogami. Utnapisztim otrzymuje dar nieśmiertelności, podczas gdy Noe dostaje obietnicę, że potop nigdy więcej nie zniszczy świata. Pomimo tych uderzających podobieństw istnieją także istotne różnice między tymi historiami. Przede wszystkim kontekst religijny i kosmologiczny jest inny. W epopei o Gilgameszu mamy do czynienia z politeizmem. Bogowie są kapryśni, a ich decyzja o zesłaniu potopu wynika z niezadowolenia, a nawet znużenia hałasem, jaki robiła ludzkość. W Biblii natomiast potop jest aktem sprawiedliwości jednego Boga, który karze ludzi za ich moralne zepsucie. Kolejną różnicą jest sposób przedstawienia bohaterów. Utnapisztim, po zakończeniu potopu, staje się nieśmiertelny i odizolowany od reszty ludzkości. Natomiast Noe, mimo że przetrwał potop, pozostaje człowiekiem i odgrywa kluczową rolę w odbudowie życia na ziemi. Jego historia kończy się nie tyle nagrodą osobistą, co odnowieniem ludzkości. Wreszcie, warto zwrócić uwagę na różnicę w samej konstrukcji arki. Arka Utnapisztima ma kształt sześcianu, co jest zgodne z sumeryjską architekturą sakralną. Arka Noego jest opisana w sposób bardziej praktyczny, z podziałem na różne piętra i precyzyjnie określonymi wymiarami, co podkreśla jej funkcjonalność. Jak widać, obie historie są pełne podobieństw, ale także istotnych różnic. Jakie mogą być ich źródła? Jedna z teorii głosi, że opowieść biblijna mogła czerpać inspiracje z wcześniejszych mitów Mezopotamii, w tym z epopei o Gilgameszu. Izraelici, żyjąc w kontakcie z kulturami Mezopotamii, mogli zetknąć się z tymi opowieściami i zaadaptować je do własnej tradycji religijnej. Inna teoria zakłada, że obie historie mogą mieć wspólne korzenie w jakimś starożytnym wydarzeniu naturalnym, na przykład w wielkiej powodzi, która mogła mieć miejsce w regionie Bliskiego Wschodu. To wydarzenie mogło dać początek wielu różnym opowieściom o potopie, które rozwijały się niezależnie w różnych kulturach. Niektórzy badacze sugerują również, że podobieństwa między tymi opowieściami mogą wynikać z uniwersalnych ludzkich doświadczeń i obaw. Potop, jako symboliczna opowieść o odnowie,
oczyszczeniu i nowym początku jest motywem, który mógł powstać w różnych miejscach i czasach niezależnie od siebie. Ostatecznie odpowiedź na pytanie, skąd naprawdę wzięły się te historie, może być bardziej złożona niż się wydaje. To, co jest jednak pewne, to fakt, że opowieści o potopie, zarówno w Mezopotamii, jak i w Biblii, odgrywają kluczową rolę w rozumieniu naszych starożytnych korzeni i naszego miejsca w świecie. Opowieści o potopie, jak te, które poznaliśmy wcześniej, nie są wyjątkowe tylko dla Mezopotamii i Biblii. Co ciekawe, motyw wielkiej powodzi pojawia się w mitach i legendach na całym świecie. Jak to możliwe, że tak różne kultury, oddalone od siebie w czasie i przestrzeni, opowiadają o podobnym kataklizmie? Jedną z najbardziej znanych opowieści o potopie, poza historią Noego i Utnapisztima, jest mit z Indii, gdzie bóg Wisznu, przybierając postać ryby, ostrzega króla Manu o nadchodzącej katastrofie. Manu buduje łódź, na której ratuje siebie oraz nasiona wszelkich roślin, by po opadnięciu wód odnowić życie na ziemi. Podobna historia pojawia się także w mitologii greckiej. Deukalion i Pyrrha, jedyni sprawiedliwi ludzie, zostają ostrzeżeni przez boga Zeusa o zbliżającej się zagładzie. Budują łódź, na której przetrwają potop, a następnie, za radą wyroczni, zasiewają nowe życie, rzucając za siebie kamienie, które zmieniają się w ludzi. Również w mitologii chińskiej pojawia się historia Wielkiego Potopu. Opowieść o Gunie i Yu mówi o próbach opanowania wód przez bohaterów, którzy ostatecznie ujarzmiają żywioł, tworząc system kanałów i tam, aby chronić ludzkość przed kolejną katastrofą. Na kontynencie amerykańskim plemiona indiańskie, takie jak Hopi, również mają swoje wersje opowieści o potopie. W ich mitach potop był karą za złamanie zasad duchowych, a tylko nieliczni przetrwali, schronieni w wielkich jaskiniach lub na łodziach. Dlaczego motyw potopu jest tak powszechny? Jednym z możliwych wyjaśnień jest fakt, że ludzkość od zarania dziejów zmagała się z siłami natury. Powodzie, tsunami czy inne katastrofy mogły wywoływać u ludzi silne emocje i poczucie bezsilności wobec potężnych żywiołów. W tych opowieściach potop symbolizuje zarówno zagrożenie, jak i możliwość odrodzenia. Potop często pełni funkcję katarzis, oczyszczenia, które pozwala na nowy początek. Jest to moment, w którym świat ulega zniszczeniu, ale zarazem daje to możliwość na stworzenie nowego, lepszego porządku. W ten sposób mit o potopie może być interpretowany jako opowieść o cyklach życia, śmierci i odrodzenia. Ponadto potop w mitach często wiąże się z ideą moralnej odnowy. Niezależnie od kultury, osoby, które przetrwały potop, są zazwyczaj przedstawiane jako sprawiedliwe lub wybrane przez bogów. To sugeruje, że te opowieści mają również wymiar dydaktyczny. Uczą, że moralne postępowanie może uratować ludzkość nawet w obliczu największych zagrożeń. Jakie lekcje możemy wyciągnąć z tych opowieści w kontekście współczesnych wyzwań? Przede wszystkim potop jako symbol ostrzega nas przed skutkami nieodpowiedzialnych działań. Dziś, w obliczu globalnych problemów takich jak zmiany klimatyczne, degradacja środowiska czy konflikty społeczne, opowieści te mogą służyć jako przypomnienie o potrzebie dbałości o nasz świat. Potop pokazuje również, jak ludzkość może się odrodzić po katastrofie. Mimo że historie te opowiadają o destrukcji, ich centralnym motywem jest nadzieja i odbudowa. To przesłanie jest szczególnie ważne w czasach kryzysów. Niezależnie od tego, jak poważne mogą się wydawać, zawsze istnieje możliwość odbudowy i rozpoczęcia od nowa. Współczesne interpretacje mogą również odnosić się do osobistych przeżyć. Potop może symbolizować trudne momenty w życiu, które z pozoru wydają się destrukcyjne, ale w rzeczywistości są szansą na rozwój i wewnętrzną przemianę. Woda, jako symbol życia, przypomina, że nawet w najciemniejszych chwilach istnieje możliwość odrodzenia i zmiany. Ostatecznie opowieści o potopie, choć starożytne, niosą uniwersalne przesłanie, które wciąż jest aktualne. Uczą nas, że nasze działania mają konsekwencje, ale również, że w każdej sytuacji kryzysowej
tkwi potencjał do nowego początku. To właśnie te nauki sprawiają, że mit o potopie pozostaje żywy i ważny w każdej epoce. Chciałbym Was serdecznie zaprosić do odwiedzenia zaprzyjaźnionego kanału Lepsza Wersja Ciebie, który jest w całości poświęcony samorozwojowi, motywacji i psychice. Jeśli szukacie inspiracji do zmiany swojego życia, chcecie dowiedzieć się, jak radzić sobie z problemami, czy po prostu stać się lepszą wersją siebie, to miejsce jest właśnie dla Was. Link zamieszczam w opisie filmu. Jeżeli podoba Wam się to, co tworzę i chcielibyście wspierać moją działalność, zapraszam na mój profil Patronite. Wasze wsparcie jest dla mnie nieocenione i pozwala mi na tworzenie jeszcze więcej fascynujących treści. Link do Patronite znajdziecie w opisie poniżej. Dziękuję z całego serca za poświęcony czas. Jeśli jesteście ciekawi dalszych tajemnic i opowieści z zakresu mitologii i kultury, proszę o zostawienie łapki w górę, subskrypcję kanału oraz włączenie powiadomień dzwoneczkiem. Dzięki temu nie ominie Was żaden z nowych filmów. Do zobaczenia.